Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 149. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 97. Pan króluje, wesel się ziemio, radujcie się mnogie wyspy, obłok i ciemność wokoło niego. Sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu. Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice świat rozświetlają, a ziemia patrzy i drży. Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy Wszystkiej Ziemi. Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami. Wszyscy bogowie niech mu hołd oddają. Słyszy o tym i cieszy się Syjon, i radują się córki judy z twoich wyroków, o panie. Tyś bowiem, panie, wywyższony ponad całą ziemię i niezmiernie górujesz nad wszystkimi bogami. Pan miłuje tych, co zła nienawidzą. On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię. Rozdziały od czwartego do szóstego pierwszej księgi kronik kontynuują genealogię izraelskich pokoleń. Szczegółowo opisując rody Judy, Symeona, Rubena, Gada, połowę pokolenia Manassesa oraz Lewitów. Te rodowody nie tylko dokumentują linię przodków, ale także podkreślają ważność poszczególnych rodów w historii Izraela, ich osiedlania oraz rolę w życiu religijnym i społecznym narodu. Synowie Judy Perez, Hesron, Karmi, Chur i Szobal. Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jachata, a Jachat, Ahumaja i Lachada. Te są rody Soreatytów. A ci byli z ojca Etama: Izrael, Ishma i Jidbasz, a imię ich siostry Haslelponi. Penuel był ojcem Gedora, a Ezer ojcem Huszy. Oto synowie Hura, pierworodnego Efraty, ojca Betlejem. Ashur, ojciec Tekoa, miał dwie żony, Heleę i Naarę. Naara urodziła mu Ahuzama, Hefera, Temniego i Ahashtariego. Ci byli synami Naary. Synowie Helei, Sered, Sohar i Etnan. Kos był ojcem Anuba, Soeby i rodów Acharchela, syna Haruma. Jabez był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc, ponieważ w bólu urodziłam. A wzywał Jabez Boga Izraela, mówiąc, Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończy. I sprawił Bóg to, o co on prosił. Kelub, brat Szuchy, był ojcem Mechira, który był ojcem Esztona. Eszton był ojcem Betrafa, Paseacha i techinny, ojca Irnachasz. Ci mężowie są z Rekab. Synowie Kenaza, Otniel i Serajasz. Synowie Otniela, Hatat i Meonotaj. Meonotaj był ojcem Ofry. Serajasz był ojcem Joaba, ojca Gecharasim, Byli oni bowiem rzemieślnikami. Synowie Kaleba, syna Jefunnego. Ir, Ela i Naam. Syn Eli, Kenas. Synowie Jehallelela. Zif, Zifa, Tirja i Asareel. Synowie Ezry. Jeter, Meret, Efer i Jalon. Potem bitja poczęła Miriam, Szamaja i Iszbacha, ojca Esztemoy. A tegoż żona, Judejka, urodziła Jereda, ojca Gedora, Hebera, ojca Soko i Jekutiela, ojca Zanoacha. Ci są synowie Bitii, córki Faraona, którą poślubił Meret. Synowie żony Chodii, siostry Nachama, ojca Keili, Garmity i Esztemoły, Maakatyty. Synowie Szymona. Amnon, Rinna, Ben-Hanan i Tilon, synowie Jego, Zochet i ben synowie Szeli, syna Judy, Er, ojciec Leki, Laeda, ojciec Mareszy i rodów z wytwórni Bisiorów, bet-Ażbea. Jokim i mężowie z Kozeby oraz Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie zanim powrócili do Lechem. Są to wydarzenia bardzo dawne. Byli zaś oni garncarzami. Jako mieszkańcy Netaim i Gedery mieszkali tam przy królu ze względu na prace dla niego wykonywane. Synowie Symeona Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul. Jego synem Szallum, synem Szalluma Mipsam, jego zaś synem był Miszma. Synowie Miszmy Hammuel, jego synem był Zakur, synem Zakura zaś Simei. Simei miał szesnastu synów i sześć córek. Lecz jego bracia nie mieli wiele dzieci i wszystkie ich rody nie rozmnożyły się tak jak potomków Judy. Mieszkali oni w miastach Bersheba, Molada, Hasar Szual, Bilha, Esem Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hasar Susim, Bet Birej, Szarim. Miasta te należały do nich aż do panowania Dawida. A osiedlami ich były Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan. Pięć miast oraz wszystkie ich wioski, które były naokoło tych miast, aż do Baalat. Takie były ich siedziby według ich spisów rodowych. Meszobab, Jamlek, Josza, syn Amazjasza, Joel, Jechu, syn Josibiasza, Syna Serajasza, Syna Asiela, Elioenaj, Jakoba, Jeshochajasz, Asayasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz, Ziza syn Szyfiego, Syna Allona, Syna Jedajasza, Syna Shimriego, Syna Szemajasza. Ci wymienieni tu imiennie byli naczelnikami swoich rodów. Rodziny ich rozszerzyły się bardzo. Poszli więc aż do wąwozu Gedor, aż do wschodniej strony doliny, szukając pastwiska dla swych trzód. I znaleźli pastwisko obfite i dobre, okolice rozległą, spokojną i bezpieczną, albowiem już przedtem mieszkali tam chamici. Ci zapisani tu imiennie przybyli za czasów króla judzkiego Ezechiasza. Zniszczyli ich namioty, a Meunitów, którzy się tam znajdowali, obłożyli klątwą aż do tego dnia, zamieszkawszy na ich miejscu, ponieważ znaleźli tam pastwisko dla swych trzód. Niektórzy z nich, pięciuset mężów spośród synów Symeona, udali się na górę Seir, a na ich czele byli Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uziel, synowie jego. Rozbili oni ocalałą resztę Amalekitów i zamieszkali tam aż do dnia dzisiejszego. Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz ponieważ skala łoże swego ojca, pierworodztwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa. Chociaż Juda był najpotężniejszy z braci swoich i z niego miał pochodzić władca, jednak pierworodztwo należało do Józefa. Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Henoch, Pallu, Hesron i Karmi. Synowie Joela, jego synem Szemejasz, jego synem Gok, jego synem Shimei, jego synem Mika, jego synem Reajasz, jego synem Baal, jego synem Beera, którego król Asyrii, Tiglat Pileser, uprowadził do niewoli. Był on naczelnikiem Rubenitów. Brać mi ich według ich rodów, kiedy spisywano rodowody ich pokoleń byli. Naczelnik Jelel, Zachariasz, Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela, który zamieszkiwał Aroer aż do Nebo i Baalmeon. meon Ku wschodowi zaś zamieszkiwał aż po wejście na pustynię ciągnącą się od rzeki Eufrat, gdyż pomnożyły się ich trzody w ziemi Gilead. Za czasów Saula prowadzili wojnę z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce. Zamieszkali więc w ich namiotach w całej wschodniej okolicy Gileadu. Synowie Gada zamieszkiwali naprzeciwko nich w ziemi Baszan aż do Salka. Joel pierwszy, drugi Szafan, potem Janaj i Szafat w Baszanie. Braćmi ich są według ich rodów. Mikael, Meshullam, Sheba, Joraj, Jakan, Zia i Eber. Siedmiu. A ci byli synami Abihaila. Ben Huri, Ben Jaroach, Ben Gilead, Ben Mikael, Ben-Jeshishah ben Jechto, ben ben-Buz. Achi, syn Abdiela, syna Gunniego, był głową ich rodów. Zamieszkiwali oni w Gileadzie, Baszanie i przynależnych miejscowościach na wszystkich pastwiskach Szaronu leżących aż po ich krańce. Wszystkie ich rodowody zostały sporządzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla Izraela. Synów Rubena i synów Gada oraz połowy pokolenia Manassesa, ludzi walecznych, mężów noszących tarcze i miecz, strzelających z łuku i wyszkolonych w rzemiośle wojennym, było 44 760, gdy udawali się na wojnę. A rozpoczęli wojnę z chagrytami Jetur zaś, nafisz i Nadab przyszli im z pomocą przeciwko nim. Dostali się więc w ich ręce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli. Albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w nim ufność. Uprowadzili zaś z ich stad pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów i sto tysięcy ludzi. Rzeczywiście padło mnóstwo zabitych, albowiem była to wojna Boża. I zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli. Synowie połowy pokolenia Manassesa osiedlili się w tym kraju od Baszanu aż do Baal-Hermonu, Seniru i Góry-Hermon. Byli oni liczni. Oto naczelnicy ich rodów: Efer, Jishi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Chodawiasz i Jahdiel. Dzielni wojownicy, ludzie sławni, naczelnicy swoich rodów. Lecz sprzeniewierzyli się Bogu swych ojców i dopuszczali się nierządu z bogatymi ludów tamtego kraju, które Bóg wytracił przed nimi. Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat, Pilesera, króla asyryjskiego, i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa. Przyprowadził on ich do Halach, Chabor, Chara i do rzeki Gozan, gdzie przebywają aż do dnia dzisiejszego. Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. Synowie Kechata, Amram, Yishar, Hebron i Uziel. Dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. Eleazar był ojcem Pinchasa, a Pinchas Abiszuły. Abiszuła był ojcem Bukiego, a Bukki Uziego. Uzi był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz Merajota. Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz Achituba. Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok Achimaasa. Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz Johanana. Johanan był ojcem Azariasza, tego co sprawował urząd kapłański w świątyni, którą zbudował Salomon w Jerozolimie. Azariasz był ojcem Amariasza, a Amariasz Achituba. Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok Szalluma. Szallum był ojcem Hilkiasza, a Hilkiasz Azariasza. Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz Josadaka. Josadak poszedł na wygnanie, gdy Pan uprowadził Judę i Jerozolimę ręką Nabuchodonozora. Synowie Lewiego Gershom Kechat Merari Oto imiona synów Gershoma, Libni i Shimei. Synowie Kechata, Amram, Ishar, Hebron i Uziel. Synowie Merariego, Machli i Mushi. Oto są rody Lewiego według ich ojców. Gershoma, syn jego Libni, syn jego Jahat, syn jego Zimma, syn jego Joach, syn jego Iddo, syn jego Zerach, syn jego Jeatraj. Synowie Kechata. Syn jego Aminadab, syn jego Korach, syn jego Asir, syn jego Elkana, syn jego Ebiasaf, syn jego Asir, syn jego Tahat, syn jego Uriel, syn jego Ozjasz, syn jego Saul. Synowie Elkany. Amasaj i Achimot. Syn jego Elkana, syn jego Sofaj, syn jego Nachat, syn jego Eliab, syn jego Jerocham. Syn jego Elkana, synowie Samuela, pierworodny Joel i drugi Abiasz, synowie Merariego, syn jego Machli, syn jego Libni, syn jego Shimei, syn jego Uzza, syn jego Shimea, syn jego Hagiasz, syn jego Asajasz. Tych ustanowił Dawid dla prowadzenia śpiewu w domu Bożym, odkąd spoczęła tam Arka. I byli na służbie śpiewaczej Przed przybytkiem namiotu spotkania Dopóki Salomon nie zbudował domu pańskiego W Jerozolimie Stawali zaś do służby Zgodnie z ustalonym porządkiem Ci więc stawali wraz z synami swoimi Spośród synów Kechata Cheman, śpiewak Syn Joela, syna Samuela Syna Elkany, syna Jerochama Syna Eliela, syna Toacha Syna Sufa, syna Elkany Syna Machata, syna Amasaja Syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza, syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha, syna Ischara, syna Kechata, syna Lewiego, syna Izraela. Brat jego, Asaf, stał po jego prawej stronie. Asaf, syn Berekiasza, syna Shimei, syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, syna Etniego, syna Zeracha. Syna Adajasza, syna Etana, syna Zimmy, syna Simeiego, syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego. Synowie Merariego, ich bracia, stawali po lewej stronie. Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka, syna Haszabjasza, syna Amazjasza, syna Hilkiasza, syna Amsiego, syna Baniego, syna Szemera, syna Machliego, syna Musiego, syna Merariego, syna Lewiego. Bracia ich lewici byli przeznaczeni do wszelkich usług w przybytku domu Bożego. A Aaron zaś i jego synowie zamieniali w dym ofiary na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia zgodnie z całą posługą w miejscu Najświętszym, aby dokonywać przebłagania za Izraela według tego wszystkiego, co nakazał sługa Boży Mojżesz. Oto są synowie Aarona, synem jego Eleazar, synem jego Pinchas, synem jego Abishua synem jego Bukki, synem jego Uzi, synem jego Zerahiasz, synem jego Merajot, synem jego Amariasz, synem jego Achitub, synem jego Sadok, synem jego Achimas. A oto miejsca ich zamieszkania według ich siedzib w wyznaczonych dla nich granicach. Synom Aarona z rodu Kehata, taki bowiem dział wyznaczono im przez losowanie. Dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczającymi go pastwiskami. Pola zaś miejskie i ich osiedla dano Kalebowi, synowi Jefumnego. Synom Aarona dano także miasta ucieczki Hebron i Libne wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoa z ich pastwiskami, Hilas z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami, Ashan z jego pastwiskami i bet z jego pastwiskami. Od pokolenia Benjamina, Geba z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami. Wszystkich miast trzynaście według ich rodzin. Pozostałym synom Kechata spośród rodzin tegoż pokolenia przypadło losem dziesięć miast od pokolenia Efraima, pokolenia Dana i od połowy pokolenia Manassesa. Synom Gershoma według ich rodzin od pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie 13 miast. Synom Merariego według ich rodzin przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona 12 miast. Izraelici dali lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. Dali oni przez losowanie z ziem należących do pokolenia synów Judy, do pokolenia synów Symeona i do pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona. Niektóre rodziny synów Kechata miały miasta wylosowane od pokolenia Efraima. Dano im miasta ucieczki. Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima, Gezer z jego pastwiskami, Jokmeam z jego pastwiskami, Bethoron z jego pastwiskami, Ayalon z jego pastwiskami i Gatrimmon z jego pastwiskami. A od połowy pokolenia Manassesa dla pozostałych rodzin Kehata, Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami. Synom Gerszoma dano od połowy pokolenia Manassesa, Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami. Od pokolenia Issahara, Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami, Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami. Od pokolenia Asera, Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami, Hukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami. Od pokolenia Neftalego Kadesh w Galilei z jego pastwiskami, Hammon z jego pastwiskami i Kirjataim z jego pastwiskami. Pozostałym synom Merariego od pokolenia Zabulona, Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami. A za Jordanem, koło Jerycha, na wschód od Jordanu, od pokolenia Rubena, Beser w pustyni z jego pastwiskami, Jachse z jego pastwiskami. Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami. Od pokolenia Gada, Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami, Heszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi, kontynuuje temat mądrości Bożej i ukazuje różnicę między mądrością ludzką a duchową. Święty Paweł opisuje różne podejścia do ogłoszenia Ewangelii i tłumaczy, jak Duch Święty objawia Boże tajemnice. Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa. I to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby pana chwały. Lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć. Bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.